Znowu ofiary, które dzwonią, te, które próbowały zgłosić, nie mają dobrych doświadczeń ze zgłaszania. I to jest przerażające. Bo wcześniej była konferencja chociażby przygotowana przez Episkopat, pokazująca statystyki dotyczące problemu. Nawet mówię wcześniej, kiedy osoby, które, bo to są osoby, te statystyki to są osoby, które zgłosiły i osoby, które do nas dzwonią i na przykład już zgłosiły wcześniej, próbowały zgłaszać, to z nich większość ma traumatyczne doświadczenia na etapie zgłaszania. Czyli